najważniejsze jest widzieć to, czego inni ludzie nie są w stanie dostrzec. Ze względów personalnych chciałem zostawić Polskę i zostawić swoją przeszłość i zacząć coś zupełnie nowego. Moja była asystentka mieszkała w Blackpool, więc wydawało mi się dość proste, żeby wyjechać tam, gdzie kogoś znałem. Byłem bardzo biedną osobą, miałem kilkaset funtów, czy to 300, czy 250, już nie będę dokładnie liczył. Chciałem coś osiągnąć, chociaż nie było łatwo, żeby cokolwiek zrobić. No i przez przypadek udało mi się otworzyć takeaway'a, czyli miejsce, w którym się sprzedaje jedzenie na wynos. I miałem szczęście takie, że ktoś po prostu mi to dał zupełnie gratis. To był 2004-2005 rok, nawet sobie nie zdawałem sprawy do końca, co będzie dalej. To był początek, żeby zaistnieć w Wielkiej Brytanii. Na pewno mogę ocenić swój majątek na 12 milionów. Ja nieruchomości jestem obecnie właścicielem ponad 30, natomiast jeżeli chodzi o firmy, to mam ponad 20 firm w Wielkiej Brytanii, w Polsce mam również firmy i na Bliskim Wschodzie. Definiowanie sukcesu przez liczby, poprzez jakiś określony status, to jest totalny błąd w ogóle w biznesie. Najważniejsza jest motywacja do tego, żeby robić cokolwiek, żeby chcieć, żeby to lubić, co się robi. Natomiast pieniądze to jest efekt uboczny tego sukcesu, w którym się uczestniczy. Pieniądze nie mają do końca znaczenia. To jest jakiś element, który powoduje to, że człowiek jest w stanie osiągnąć to, co ma zamiar osiągnąć. Kiedyś byłem bardzo biedną osobą, nie miałem pieniędzy i byłem taki sam, jak jestem dzisiaj, tylko że nie miałem po prostu opcji na to, żeby móc na przykład wystąpić w telewizji, czy być osobą sukcesu. To nie jest poranek, który się człowiek budzi i stwierdza, że coś się wydarzyło i nagle jestem milionerem. To jest proces. Kilka razy, ze względu na to, w jakiej sytuacji się znalazłem, musiałem generalnie zaczynać znowu od nowa. Miałem jakiś duży biznes obracający 10 milionami funtów i znowu wróciłem do zera. No i musiałem znowu budować wszystko od nowa. Zlepciem sytuacji ludzi. Nie ma możliwości zaistnieć w życiu, jeżeli nie ma innych ludzi dookoła. Pomijając moich znajomych, najistotniejsza jest Zoe, moja córka, z którą jestem bardzo związany. Jest jedyna, nazwę to kobieta w moim życiu, z którą generalnie spędzam każdy weekend. Nie ma czegoś takiego jak osiągnięty cel, ponieważ każdy dzień tworzy następne wyzwania, każdy dzień tworzy następne opcje. Bardziej liczy się dla mnie to, żeby być na jakimś poziomie i przejść tą granicę, powiedzmy, budzenia się rano i nie zastanawiania się nad tym, co będzie dalej, czy muszę iść do pracy, czy muszę zarobić, czy muszę zapłacić rachunki. Bardziej jest istotne to, żeby po prostu zaistnieć i mieć możliwości na zupełny rozwój, mieć taki tak zwany freedom, mieć zupełną wolność. Wolność jest ważniejsza niż jakieś tam kwoty. Today you are free.